Na pewno całym społeczeństwem wstrząsnęła tragedia, do której doszło pod Słupskiem. Ja sobie zdaję sprawę, że ta tragedia dotyczy pięciu chojnickich rodzin, bo pięciu młodych chojniczan, wspaniałych ludzi zginęło. Ale ja wiem, że to jest wymiar społeczny i chojniczanie współczują tym rodzinom dotkniętym tą tragedią. Dlatego chcę o tym właśnie powiedzieć. Pierwsze pogrzeby już dzisiaj i w sobotę. No, wymiar i skala tego zdarzenia jest tak wielka, że trudno ją objąć rozumem. A w momencie, kiedy jeszcze uczestnikiem tej tragedii jest wśród tych pięciu rodzin, bo równo je traktuje, przyjaciel i współpracownik, to już w ogóle jest kompletna klapa, tak, myślowa i trudno zebrać w ogóle tutaj siebie, żeby nawet współczuć, bo nie wyobrażam sobie, jak ja bym zareagował, gdyby zginęło moje dziecko i wy tak samo, prawda? Także wielka tragedia i nie wiem, jak do tego mogło dojść. Szkoda, że do tego doszło. Stało się, musimy z tym wszyscy żyć. Pomóżmy tym rodzinom, jak możemy, ale pewnie ciężko będzie te rany zabliźnić, zagoić. Mamy takie fatum tych wypadków samochodowych w Chojnicach, niestety. Nie chciałbym już wspominać, bo Państwo dokładnie wiecie, kogo mam na myśli. I oby to już się skończyło.